Bora to więcej niż sprzęt AGD. To więcej niż gotowanie. Dzień dobry, tu pan Perfekt. Dzisiaj wyjątkowa przygoda. Wizyta w firmie zlokalizowanej na granicy Bawarii i Tyrolu. Witam was serdecznie z siedziby firmy Bora. Bora to rewolucja w kuchennej przestrzeni. Bora to produkty dające wyjątkowe przeżycia. Czym jest Bora? Bora to najmłodsza firma na rynku AGD. Powstała w 2007 roku i tylko 17 lat wystarczyło do tego, żeby zbudować tak prężnie działającą firmę. Bo Bora to nie tylko firma, to również filozofia. Zapraszam was do środka. Cześć Łukaszu. Witaj Łukaszu. Zapraszam do siedziby Bora. Bora. Skąd wzięła się nazwa marki Bora? Bora to chorwacki wiatr, który schodzi z gór do morza. Koniec normalności to hasło, które towarzyszy marce Bora. Dlaczego? Czy lewitująca dwutonowa wyspa to normalność? Tutaj tak. Zobaczcie sami. Mamy tutaj zainstalowane urządzenia, które działają, są podłączone. Do zlewozmywaka normalnie leje się woda. Ta kuchnia po prostu działa. Skąd się to wzięło i dlaczego powstało? Bo właściciel marki Bora, Willy Brookbauer, produkował kiedyś meble i stwierdził, że okapy w kuchni zaburzają harmonię. Po prostu wyspa w kuchni z wiszącym okapem jemu się nie podobała. I w ten sposób powstały płyty ze zintegrowanymi okapami. Wymyślił, żeby stworzyć takie urządzenie, które będzie doskonale sprawdzać się jako okap w kuchni, a nie będzie zakłócać tej przestrzeni otwartej w mieszkaniu. Spójrzcie sami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7-metrowy blat, który wisi 2 tony. To jest niewyobrażalne. 4 płyty, 2 zlewozmywaki. Oni po prostu łamią prawa fizyki. Tak jak wam powiedziałem, Bora to najmłodsza firma na rynku AGD. Od 2007 roku działają na rynku europejskim, w Polsce od 10 lat. Zaczynali od 10 pracowników. Obecnie zatrudniają 680 osób. Sam dopóki nie odwiedziłem firmy Bora, to nie wiedziałem, że to tak duża organizacja. Produkują dziennie 700 urządzeń, a w Polsce w ciągu roku sprzedają tylko tygodniową produkcję. Ja w swoim salonie AGD mam płyty Bora już od dawna, ale kiedy zostałem zaproszony pierwszy raz do ich siedziby, to zrozumiałem, że muszę tutaj przyjechać, żeby wam pokazać, jak wygląda ta organizacja. Dlaczego Bora jest tak popularna na zachodzie Europy? To oczywiste, ponieważ zmienił się design, kuchnia przestała być wyseparowanym pomieszczeniem, tworzy harmonijną całość z salonem, i po prostu klasyczny okap nie pasuje do tej przestrzeni. Dlatego okap zintegrowany z płytą to idealne rozwiązanie i ułatwienie w projektowaniu takich przestrzeni. Każde piętro budynku Bora to historia. Jesteśmy na parterze, rok 2007, założenie firmy. 2008, pierwszy produkt na rynku, Professional. . 2010, kolejny model, Classic. 2013,
Przełom w marce Bora. Pojawia się pierwszy zintegrowany produkt Basic. 2015. Firma się rozwija. Powstaje biurowiec, w którym jesteśmy. Powstaje Professional 2.0. 2019. Pola Elizejskie i Peter Sagan zostaje najlepszym sprinterem Tour de France w koszulce Bora. Rok 2019 to również nowości produktowe Pure i Classic 2.0. Rok 2023 to wielkie sukcesy kolarskie. Zwycięstwo etapu czy najlepszy sprinter Tour de France to właśnie kolarz Bora. Bo Bora to kolarstwo, a kolarstwo to Bora. Jesteśmy na samej górze biurowca Bora. Przeszliśmy 155 stopni i spaliliśmy 24 kalorie. Marka Bora zachęca swoich pracowników do aktywnego trybu życia i chodzenia po schodach zamiast jeżdżenia windą. Jesteśmy obecnie na ostatnim piętrze biurowca marki Bora. Jest to przestrzeń przeznaczona dla wszystkich pracowników tego biurowca, gdzie specjalnie, codziennie przychodzą kucharze, którzy na urządzeniach marki Bora gotują dla nich potrawy ze świeżych, zdrowych produktów. Także każdego dnia mają świeży lunch dla siebie. To właśnie w tym miejscu codziennie kucharze przygotowują potrawy dla pracowników. Wyobrażacie sobie, jak to musi świetnie wyglądać, kiedy przychodzisz na lunch i na żywo widzisz, jak te twoje potrawy są przygotowywane? No w Polsce chyba nie ma takich firm z taką filozofią. Ja chciałbym, żeby w mojej kiedyś powstała taka restauracja dla pracowników. No ale zobaczymy, jak to będzie. Dlaczego Bora to robi? Bo w firmie człowiek jest najważniejszy. Dba o swoich pracowników, żeby pokazać i udowodnić im, że są naprawdę wartościowym filarem w firmie. Chodźcie na taras, zobaczcie, jak inspirujące jest otoczenie wieżowca marki Bora. Nawet w dachu wieżowca wycięte jest logo marki Bora. Marka Bora jest bardzo mocno związana z kolarstwem, a kolarstwo z marką Bora. Dlaczego tak jest? Bo właściciel firmy Willy Brookbauer kiedyś był amatorskim kolarzem i bardzo mocno ukochał sobie ten sport. Co my tu mamy? Za mną jest rower Petera Sagana, na którym wygrał w koszulce Bory wyścig Paryż-Roubaix w 2021 roku. I ten rower, zobaczcie, jaki on jest brudny. Jak zakończył wyścig, to został ten rower w niezmienionym stanie, zabrany i zainstalowany w biurze marki Bora, ponieważ ta firma jest bardzo mocno związana z kolarstwem. Spójrzcie, po takiej kostce odbywany jest ten wyścig, 260 km. Jest to najcięższy wyścig kolarski na świecie. A co nas czeka w windzie? Zobaczcie, jak wygląda winda w Borze.
Moi drodzy, zobaczyłem cały biurowiec marki Bora. Moja firma również została założona w 2007 roku. Zaczynałem jednak z trochę innego poziomu, bo praktycznie od zera. Ale dzisiaj uczę się od najlepszych i wierzę w to, że za kilka lat salonów pana Perfekta w Polsce będzie przynajmniej kilkanaście. Pamiętacie kostkę brukową przy rowerze Petera Sagana? To dokładnie ta kostka. Ona została specjalnie z Francji sprowadzona tutaj, żeby pokazać fragment nawierzchni, po jakiej ścigają się kolarze w najcięższym wyścigu. Taka jest właśnie Bora. To nie tylko firma, to nie tylko marka, to jest również filozofia. Jeżeli materiał Wam się podobał, subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górze i piszcie w komentarzach. Będziemy dostarczać Wam naprawdę wartościowe materiały.